Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorhu. Słuchajcie, jestem dla Was kolejną motocyklową nowością. Ze mną stoi już Yamaha MT-125. Jeden z tych takich naprawdę pożądanych przez Was modeli właśnie na prawo jazdy kategorii B bądź A1. Więc jeżeli szukacie mega fajnej sztuki z Yamaha MT w takim, bym powiedział, w miarę budżetowym klimacie, chociaż faktycznie motocykle w Polsce już tanie były i faktycznie z roku na rok są coraz droższe, a tym bardziej są 125. No ale ten MT jest z początku lat produkcji, czyli 2014 rok, ale też bardzo fajnie zachowany, bardzo fajnie przygotowany do sezonu, więc usiądźcie sobie wygodnie. Ja zapraszam Was na krótką prezentację właśnie z MT-kiem w roli. Yamaha MT-125 z tego 2014 roku w takim bardzo fajnym szarym, matowym kolorze w połączeniu z czarnym. Wygląda tam się, że bardzo, bardzo fajnie. No i co? MT 2014 rok, właśnie od tego roku zaczęła się produkcja Yamaha MT. No i faktycznie ona się mega fajnie wpasowała w klimaty tego, czego oczekują teraz właśnie kierowcy 125. No i faktycznie bardzo duży motocykl. Powiem Wam szczerze, że nawet na to, jak usiądzie taka dorosła osoba, no to naprawdę się wygląda na tym dobrze. I wbrew pozorom, jak postawimy obok Yamaha MT-07, to naprawdę ta 125 wcale jakoś tak mocno nie odstaje. No powiem Wam nawet więcej, jak ma akcesoryjny tłumik, tak jak tutaj, to no nawet po zapaleniu, przepraszam, wcale nie jest taka dziecinna, bo to już naprawdę brzmi bardzo, bardzo fajnie, bardzo basowo. No i myślę, że wrażenia z jazdy, mimo że 15 koni, no to może nie jest jakiś huragan, ale naprawdę te pierwsze 2-3 biegi są super, bardzo dynamiczny, fajny sprzęt, lekki też przede wszystkim, no bo znowu tutaj jakby nadrabia ten motocykl swoją niską wagą, więc na takie jazdę po mieście myślę, że nawet szybciej sobie czymś takim obskoczymy, niż jakimś dużym motocyklem, dużym w cudzysłowie, w sensie chodzi o pojemność, więc naprawdę robi to robotę i można się fajnie zaskoczyć, tym bardziej, że to jest motocykl, który bardzo mało generuje kosztów. Słuchajcie, tam jest spalanie w okolicach 2,5 litra na 100 km, litr oleju w silniku tylko, więc on naprawdę nie generuje kosztów. Samo jeżdżenie jest tanie, ale serwisowanie też jest tanie, no bo jednak wszystkie podzespoły wciąż są takie jak o 125. Chociażby zobaczcie, przednie zawieszenie naprawdę jest lepiej wykonane niż w niejednej 600-ce nawet obecnie produkujących, że tak powiem, które są na rynku. Więc naprawdę upside downy, myślę, że śmiało te lagi mogły być wiemy, MT-07 i robotę by to wciąż robiło, więc bardzo fajny motocykl pod takim względem zastosowań technologicznych. Myślę, że dużo lepiej on jest przystosowany niż by mógł być. Chociażby zobaczcie, pływająca wielka tarcza z dwutłoczkowym zaciskiem, to już robi robotę. No plus ten zawias, plus bardzo fajny licznik. Słuchajcie, mnóstwo funkcji, średnie spalanie, chwilowe spalanie, już taki naprawdę mocniej zaawansowany. No i to wszystko sprawia, że jakby polubiliście ten model i naprawdę fajnie on się sprzedaje, co pojawi nam się jakiś egzemplarz, to faktycznie szybko nowy właściciel się po niego zgłasza. No i co? 15 koni, chłodzony cieczą, oczywiście na wtrysku, żadnego ssania kranika, regulacji gaźnika nie ma, więc on też jest łatwy w obsłudze, nawet dla tych, którzy nie mają jeszcze jakiegoś wielkiego pojęcia na temat motocykla. Przejdę już teraz do tego konkretnego egzemplarza. 2014 rok, motocykl cały w oryginale, to jest mega, myślę, że fajna informacja, że wszystkie kolorowe plastiki na tym motocyklu są fabryczne nowości, czyli cały tylny zadupek, cały zbiornik paliwa, te boczne elementy, dolny pług, to wszystko jest w seryjnym lakierze, nikt tego nigdy nie lakierował, nie kombinował, więc to myślę, to też jest jakiś tam duży plus. Motocykl oczywiście prosty, bezpieczny, to jest jakby podstawa. Czasem już nawet o tym nie wspominam, bo myślę, że to powinno wychodzić jako w ogóle podstawa i baza do tego, żeby zaczynać cokolwiek dalej mówić. Ale faktycznie każdym motocyklem się przejeżdżamy, puszczamy kierownicę, jedzie tutaj wszystko tak, jak być powinno. Ładnie skręca, oczywiście ograniczniki na półce, rama, zawieszenie fabryczna, nieprostowana, felgi tak samo, więc tutaj jest mega prosty, bezpieczny przede wszystkim motocykl. Kolejna rzecz, moim zdaniem motocykl z niskim przebiegiem, chociaż faktycznie niski dla każdego znaczy coś innego. Tutaj macie 27 900 km od nowości, no co daje po 10 latach, no bo jednak z roku 14 jest maszyna, więc 10 lat to wychodzi jakieś tam 2-3 tysiące rocznie. To jest naprawdę taki bardzo normalny przebieg. Myślę, że każdy taki początkujący rider na tych 3 tysięcy z reguły na start nie przekracza. Wiadomo, no są tacy, którzy zrobią i dycha rocznie, ale są też tacy, którzy zrobią 500 km, więc tutaj myślę, że to jest tak fajnie wypośrodkowane i tak też jest, ale bardzo ładnie motocykl pracuje, bardzo ładnie silnik chodzi, nie słychać żadnego klikotania zaworów. W ogóle od takiej strony eksploatacyjnej też zawsze dbamy, żeby przy motocyklu na start nikt nic nie musiał robić. Dostaniecie od nas taką książkę serwisową,
To będzie wpisane, że został przy tym przebiegu zrobiony taki i taki serwis. Oczywiście nowy olej w silniku, zalany motulem 3040, nowa świeca, nowy płyn hamulcowy przód tył, sprawdzone wszystkie pozostałe podzespoły, zawieszenie suche, opona przód tył spoko, tarcza przód tył spoko, napęd spoko, akumulator jest w porządku, więc sprawdzony pod tym względem, pod takim względem eksploatacyjnym. Na dzień dzisiejszy motocykl bez wkładu żadnego. I powiem wam szczerze, obchodzę ten motocykl dookoła, naprawdę jest ładny. Wiadomo, gdzieś tam jakaś lekka stopa czasu, no bo jednak 10 lat minęło, ale naprawdę wygląda to całkiem w porządku. Ciężko jakieś takie większe zarysowania, żadne jakieś gnioty nie ma, więc wygląda to tak naprawdę zdrowo i godnie. Jak na MTK z tego roku naprawdę jest sympatycznie. No i zauważyliście na pewno customowy tłumik, czyli ten tak zwany fake crab z możliwością regulacji dźwięku, czyli teraz on jeszcze jest taki w miarę cichy, spokojny, a tutaj zobaczcie, wsadzimy, ten DB Killer jest włożony, dlatego ten dźwięk jest jeszcze taki w miarę spokojny. Po wyjęciu tego DB Killera jest już naprawdę przeciąg, już ten motocykl się robi taki bardzo, bardzo głośny, no i też ale bardzo fajne brzmienie, więc to nie jest taki skuter, że on tam sobie bzyczy, tylko już taki bardzo basowy pomruk. LED-owy kręgowskazy z przodu, z tyłu, fajne takie customowe też ciężarki razem z manetkami, z klamkami. Zobaczcie, klamki, oprócz tego, że są regulowane, to są też niełamki, więc to normalnie na takim zawiesiku, w przypadku przewrotki klamka nam się nie łamie, można jechać dalej, więc faktycznie też fajny bajer. No i co? Wygląda to całość naprawdę sympatycznie. Zaraz zanim go oczywiście zapalę, no to wam przypomnę, że do wszystkich motocykli robimy kompletną dokumentację do rejestracji za was. Czyli my tam motocykl zabieramy na badanie techniczne, więc taką gotową teczkę do wydziału dajemy wam my. I tak naprawdę tą teczkę wystarczy, że zaniesiecie do wydziału komunikacji. Tam płacicie 120 zł za rejestrację. Po wyjściu z wydziału robicie ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcji z recyklingu skarbówki już się nie płaci, więc całkowity koszt rejestracji to 120 zł plus ubezpieczenie. Więc to też myślę, że spoko. No oczywiście wystawiam fakturę zakupu, więc nie płacicie z tego podatku 2% w urzędzie skarbowym, więc tak to wygląda z takiej strony technicznej. No i ja was oczywiście zapraszam do nas, do Moderwu Jaśminowa 20 w Żyrardowie. Wpadajcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli przysiąść się, a nawet przejechać tym motocyklem, więc zapraszam was. Ale pamiętajcie, że jeżeli macie, nie wiem, daleko, nie chce wam się, nie macie transportu, to wystarczy do nas zadzwonicie, bądź napiszecie, może być na WhatsAppie, może być na Automoto, może być SMS. Skąd jesteście, a my wam wycenimy szybko transport tego motocykla pod wasz dom. No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry płacicie tylko za sam transport. Przyjeżdżamy do was, oglądacie sobie maszynę, jeżeli wam się podoba, to dopiero wtedy płacicie za motocykl. Więc myślę, że to jest taka uczciwa opcja w obie strony. Tak sobie to wymyśliliśmy i naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. No, że mamy fajne motocykle, to też nie wstydzimy się z nimi jechać czasami na koniec Polski. Więc tak to u nas działa. Można też kupić motocykl na raty. Znowu, jeżeli macie pytania, dzwońcie. Jesteśmy do dyspozycji. No i chyba nie ma co przedłużać, przekręcam kluczyk, oczywiście kluczyki dwa, czerwony guzik w dół, klikam zapłon. No i zobaczcie sami, światła krótkie, teraz krótkie, długie, mryganie, klakson, kierunkowskaz, dynamiczny. Taki akcent nowoczesności przez to, myślę, że też jest. Zapraszam was serdecznie. Mam nadzieję, że niedługo już do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę. Widzimy się niedługo. Hej!